miodem pachnie prastara pasieka, malowany kolorami tęczy. Rosnę w dulczy, głosuj na mnie, drzewem roku bym została. Lipodulecka, od lat mi znana, przeciem nazwano świętego Jana. Co przy kapliczce tak dumnie stoisz, swoją koroną ulicę stroisz. Twoje konary lekko spłaszczone też upiększają potężną koronę. Pamiętasz, Lipo, sąsiadko miła, jakżeś mnie w swoim cieniu chłodziła? Bo ja pamiętam to od kołyski, jak szeleściły zielone czelistki. To w twoim cieniu odpoczywałam, zapachem twych kwiatów się upajałam. Chociaż właściwy pokrył me skronie, nadal pamiętam o tym zagonie, na którym lata tak pięknie wzrastałaś, na listę drzew roku nam się wpisałaś. Poruszaj swymi drobnymi listkami, byśmy wiedzieli, że cieszysz się nami, którzy przed tobą dziś się zebrali, na drzewo roku zagłosowali. Życzymy ci szczerze, z serca całego, zdobycia w konkursie miejsca pierwszego, bo lipa w dulczy urodą słynie, nie ma piękniejszej na polskiej krainie. Pięknie. Niech się tobą nie opiekował, nie podlewał, i tak teraz jesteś sławna i zabawna. Rolnicy siedzieli pod tobą, pod czoła ocierali, wodą się podlewali i patrzyli w dali. Przeszłaś nie jedno pokolenie, ludzie cię podziwiali i patrzyli, jak się chwali. Wojna cię nie zniszczyła, choć pociski uderzali, boś była twarda ze stali. Cały świat cię podziwia i cię chwali, jak wyrosłaś w oddali. My się tobą zachwycamy i bardzo cię kochamy, boś dla nas jest drzewem nieprzemakalnym. Dziękujemy bardzo. Na co? Na lipę! Zdrowie! Konkurujemy z Sosną Warszawską, jesteśmy dalej na drugim miejscu, ale po dzisiejszym wydarzeniu będziemy ranking rosły do przodu, będziemy na pierwszym. Zrobimy wszystko, żeby tak było, bo cieszyliśmy się, że byliśmy na pierwszym, że konkurujemy z tak potężną metropolią jak Warszawa. Nasza miejscowość to tak naprawdę na mapie nikt nie przy Warszawie, ale jesteśmy już zauważalni i pewnie zdenerwowaliśmy Warszawkę. Kapliczka no, prawdopodobnie została postawiona, tylko to nie była kapliczka, tylko to było na słupie figura świętego Jana Nepomucena. Prawdopodobnie jakby w czasach rabacji, bo po rabacji właśnie dużo takich powstawało kapliczek dziękczynnych, chociaż święty Jan jest patronem powodzian. No być może, że i tutaj taki jest potok Jamnica, tak on się nazywa, chyba Jamnica, który wylewał i ten święty Jan po prostu bronił. W każdym razie, no później po czasach już powojennych tutaj miejscowi gospodarze z cegły, po prostu nawet właściciel cegielni, który tutaj miał cegielnię w Dulczy, po prostu dał cegły, budowali tą kapliczkę i ona w tej chwili już dbają o nią wszyscy tutaj. Jest takim wzorem świętego Jana Nepomucena. Drewniany dwór tutaj stał na tych polach. Tutaj on stał gdzieś w tamtym stronie, jak jest ten murowany budynek stoi. Stał dwór i przy tym dworze przypuszczamy tak, bo takie były zwyczaje, że ktoś posadził drzewo, bo kiedyś był taki zwyczaj, że jak się ktoś rodziło dziecko, to się sadzało drzewo. Zresztą mnie w rodzinie też to jest praktykowane, bo jak się mi córka urodziła, to moja mama posadziła orzecha i piękny orzech ma 40 lat w tej chwili. Więc przypuszczamy, że to samo i tutaj było, że ta lipa została posadzona, bo tutaj nie ma takich okolicy. No i tak przy tej lipie rosła ta lipa koło kapliczki, zresztą tutaj jak ludzie pracowali na polach, to było takie miejsce, gdzie można było odpocząć w cieniu, tam wypić mleko, czy tam wodę, co oni tam wtedy. No to może o wieku tej lipy, ile może ona mieć lat? Ja liczę, tak liczymy, że w granicach 150-180 lat w tym przedziale. No niestety nie zachowało się, nikt wtedy nie pisał, nie notował. A ci, co by mogli coś powiedzieć, no to niestety już nie żyją. Zresztą tutaj dobrzy ludzie mieszkają, bardzo weseli, otwarci. Także no, zapraszamy częściej tutaj. Dlaczego ulica jest Jana i dlaczego lipa wzięła nazwę od kapliczki, akurat tej nazwy? Bo pierwsza była figura tutaj, świętego Jana. Tak, to była w postaci słupka drewnianego, na której stała ta figura. Ta sama? Ta figura oryginalna. Ją stworzył jakiś kowal dworski, który tam lubiał dłubać
i zrobił tą figurkę. I ona tutaj stała, no prawdopodobnie tak trzymał pod rabacji, jak tutaj te były rabacje, wtedy dużo powstały krzyży różnych figurek, różnych takich niezupełniających. I najpierw była ta taka figura świętego Jana Nepomucena, później powstała kapliczka, bo tutaj miejscowi właśnie jeden, który miał cegielnię, dał cegłę i zbudowali tą figurę. No i teraz tak, jest kapliczka świętego Jana, no to ulica powstała świętego Jana. No a przy, jak jest lipa, stoi przy kapliczce, no to i lipa jest świętego Jana. Tak, to jakoś logicznie to po prostu wynika jedno z drugiego. Widać na drzewie pęknięcie z jednej i z drugiej strony. Czy to może do czegoś złego doprowadzić? Tak, tak. Myśmy tutaj już ściągnęli dendrologa, który tutaj był, oglądał. No i dał jakąś decyzję, że wewnątrz będzie ściągał linami, żeby to tylko odpowiednie konary, będzie tam trochę cięcia zrobił, no i będzie już zabezpieczona na lata. No, tak. Kto to sfinansuje? No to nie są duże koszty, 4300, także liczymy, że to jako wspólnymi siłami damy radę, zresztą i gmina też dorzuci do tego. Zachęcam do głosowania, jeszcze nie poddajemy się. Wprawdzie Warszawa troszeczkę większa od naszej miejscowości, także no, nas wyprzedziła. Właśnie walczymy z Sosną z Warszawy. Tak, z Sosną z Warszawy. No i ta rywalizacja, tak, najpierw prowadziła Warszawa, ta Sosna Warszawy, teraz później myśmy ją wyprzedzili, no teraz jakoś tam się zmobilizowali i na razie są na prowadzeniu, no ale my nie składamy broni, walczymy do końca. Był okres taki, kiedy to drzewo było zagrożone pęknięciem, było uschnięciem zagrożone. No dbają po prostu także, że to drzewo do tej pory jest tak jak jest, a bardzo się cieszę, że doczekało akurat tego momentu, że zostało zgłoszone do drzewa roku i tak jest teraz słynne na całą Polskę i nie tylko. Czy wraz z wygraną, miejmy taką nadzieję, że tak się stanie, myśli pan, że ta lipa będzie tutaj znakiem rozpoznawczym dla Dulczy Wielkiej? No na pewno, ona już w tej chwili jest znakiem rozpoznawczym, no bo i znajomi z zagranicy dzwonią, czy na Facebooku, czy potwierdzają, że głosowali, że trzymają kciuki, żebyśmy wygrali, także no naprawdę, no to teraz to jest naprawdę o Dulczy i o tym drzewie głośno na całą Polskę i nie tylko. Także bardzo się cieszymy z tego powodu. Jeszcze raz zachęcamy do głosowania i do no bo to naprawdę jest piękny okaz, no naprawdę piękny. Dla was to drzewo wiadomo, w którym miejscu jest, ale dla wielu ludzi, którzy poprzez tą kampanię chcą zobaczyć, nie mogą trafić, nie ma strzałki żadnej. No to jest piłeczka po waszej stronie. My tu już od samego początku z panem burmistrzem rozmawiamy, żeby jakoś tutaj, no bo wiadomo, że ona jest w takim zakątku, no wprawdzie jest tutaj ulica Świętego Jana i część asfaltowa i ulicy, ale akurat tutaj, gdzie domy są, natomiast ta pozostała część, no jest akurat trochę między polami, także ale postaramy się, żeby my ze swej strony będziemy robić wszystko, żeby tą drogę tutaj zrobić naprawdę w bardzo dobrym stanie przejezdną, no i jakiś tam znak taki, żeby na drodze wojewódzkiej postawić, żeby jak ktoś przejeżdża po tej kampanii, po tym na pewno wiele osób będzie chciało podjechać, zobaczyć i żeby to był jakiś znak rozpoznawalny drzewo roku, miejmy nadzieję, 2020. Właściciel tego terenu, na którym rośnie lipa, chciał po prostu zrobić to drzewo pomnikiem przyrody i zgłosił się do nas w tej sprawie. A my, wiedząc o tym, że będzie niedługo konkurs na drzewo roku, postanowiliśmy, że to będzie najlepsza promocja dla tej lipy i potem dużo łatwiej będzie zrobić je tym pomnikiem przyrody. I taki był początek, a właściwie to można powiedzieć, że koniec, bo koniec, środek. Początek był taki, że ten teren, na którym rośnie to drzewo, to były tak zwane tereny pańskie, no, czyli była własność Raczyńskich. Raczyńscy mieli tutaj taki duży majątek w Dębicy, ale i tutaj też w Dulczy Wielkiej. Atanazy Raczyński był prawdopodobnie tym właścicielem. W czasie jego życia prawdopodobnie została posadzona albo przyniesiona przez ptaki ta nasza lipa. Była to połowa XIX wieku. Potem gdzieś 1851 już jego żona Anna z Radziwiłłów Raczyńska była właścicielem tego terenu, a sam teren do końca XIX wieku był we władaniu rodu Raczyńskich, czyli ta lipka rosła na terenie
tego rodu. Jaka była jej historia? No, niektórzy mówią, że jak to lipa. Lipy były sadzone wtedy, kiedy się urodziło dziecko. Był taki zwyczaj, że to dziecko przejmuje jakby charakter tego drzewa. Lipy, wiadomo, spokojne, łagodne, ciche, ale też takie przyjazne. I tak miało być z tymi dziećmi, dla których były posadzone te lipy. A może było jeszcze inaczej. Może posadzone je dlatego, że mamy tutaj rzeczywiście skraj takiego krajobrazu rolniczego i te pola tutaj były od wieków. Posadzono dlatego, żeby ci rolnicy mieli cień, żeby mogli tutaj odpocząć po ciężkiej pracy, czasami coś wyśnić, no bo wszyscy mówią, że pod lipą sny są naprawdę prorocze. Lipa świętego Jana Nepomucena w Dulczy Wielkiej ma szansę zostać drzewem roku. Głosujemy na stronie www.drzeworoku.pl. Wszyscy głosujemy na lipę świętego Jana Nepomucena. Proszę Państwa, pełna mobilizacja.